gdy zaczynałem i gdy jeździłem w Anglii, miałem 3 lata, Ipswich, wtedy znakomite nazwiska jeździły, osobowości, to był taki właśnie wtedy, jak ktoś jeździł w Anglii, to wydawało się, że to jest taka droga do wielkiego sportu żużlowego. I chyba tak jest do dzisiejszego, bo dzisiaj wielu młodych zawodników, między innymi tutaj Krzysiu Buczkowski, tak? Wczoraj, czy dzisiaj przyjechał, przyleciał z Anglii, więc jakby, no, żeby jeździć się coraz lepiej, to trzeba po prostu jeździć wszędzie i również w Anglii. Moim wzorem też był Hans Nielsen. To jest też prawda, dlatego że wtedy w latach 80., gdy zaczynałem, koniec lat 80., 90. i następne, to był ciężki czas dla sportowców w Polsce, dlatego że były granice szczelnie zamknięte, tak? O Hansie, o Krapie, Rickardsonie, kiedy już potem wchodzili w ten żul, ale mam tutaj na myśli Jim Nielsen, Hans Nielsen, Petersen, Jan Ove Petersen i jeszcze wiele innych znakomitości, to wtedy mogłem zobaczyć na jakichś takich widokówkach, zdjęciach i czasami spotykałem się z nimi właśnie podczas zawodów, gdy się rozwijałem, gdy byłem młodym sportowcem i tak jak już powiedziałem, właśnie naśladowałem przede wszystkim starty Hansa Nielsena, bo to wielka osobowość i do dnia dzisiejszego, tylko zmienił sport na golf. Ale to jest taki człowiek, który jak się zainteresowałem, przyjrzałem i zbliżyłem się do niego, nie dosyć, że był serdeczny. Oczywiście chciał wygrywać i to robił w sposób perfekcyjny, ale ja nabywałem właśnie tych umiejętności, tego zrozumienia, które nabywałem. I pamiętam, że moje starty mniej więcej były w tamtych latach, 87, 89, 90, najgorsze. I spędziłem wiele dni nad tym, żeby te starty właśnie były takie podobne jak do Hansa. To mi nie wychodziło, ja wiele tygodni ćwiczyłem, trenowałem, nie potrafiłem zrozumieć, o co chodzi, tylne koło, siedzenie, kręgosłup, pochylenie jakby tułowia nad przednią kierownicą w momencie puszczenia sprzęgła. To takie niby proste, tak? A zarazem jak trudne, bo cała rzecz polega na tym, żeby jeszcze potem delikatnie palcami tak zareagować, żeby to tylne koło, które się uślizguje na sprzęgle, nie tak mocno wierzgało, a motocykl jechał do przodu, kiedy ta opona delikatnie się klei do tej nawierzchni, po której my jedziemy. Ten start właśnie jest taki 20 cm nad torem, przednie koło, jest najbardziej perfekcyjny i najlepszy. Dlatego tutaj wziąłem, jestem z Dawidem, tak, bo Dawid mnie tutaj przyprowadził, powiedział, chodź, teraz my jedziemy, więc ja go tutaj trzymam, żeby on był przy mnie, bo wtedy, kiedy byłem taki mały jak on, to marzyłem o tym, żeby być wielkim sportowcem. I nie wiem, o czym ty marzysz, Dawid, ale jeżeli marzysz o czymkolwiek, to żeby to by się spełniło i żebyś był dumny, szczęśliwy i żebyś spełniał swoje marzenia, bo ja je spełniałem, będąc właśnie takim małym chłopcem. To jest jedna rzecz. Mogę od siebie? Od siebie tak. Skromne dwa zdania i słowa na temat tego pobytu w ostatnim roku w Grudziądzu. To chciałbym powiedzieć i korzystając z tej sytuacji, podziękować kibicom przede wszystkim, tak. Którzy w zeszłym roku byli strasznie wyrozumiali, jeśli chodzi o moją osobę, dlatego że ta jazda była taka nie zawsze w 100%, mam tutaj na myśli wyjazdowe te rzeczy. Natomiast tutaj starałem się tak, by nie zawieść tych kibiców, za co im bardzo dziękuję, że byli wyrozumiali, a strasznie byłem zaskoczony pozytywnie na końcu sezonu, w ostatnich zawodach, wtedy kiedy pokonaliśmy drużynę z Torunia, bo to był chyba mecz z Toruniem, tak? Ostatni, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Jeszcze dobrze pamiętam, tak. I powiem szczerze, że bałem się wyjść po tych zawodach, pożegnać się z kibicami, bo byłem przygotowany na to, że polecą butelki, na przykład będzie uciekaj, nie chcemy was albo ciebie. Niby ten mecz był wygrany, ale jakby ta zima czekała nas trudna. I co się okazało? Okazało się, że cały stadion skandował do wszystkich oczywiście zawodników, zostańcie z nami. Za co bardzo dziękuję. Spotkałem się po wielu latach z czymś,
czego nie oczekiwałem. Bo rzeczywiście, gdy usłyszałem te słowa, uczyniłem wszystko, ja również też zostałem w grządzu razem z kolegami dla kibiców. I na koniec ogólnie chciałbym podziękować panu prezydentowi za to, że jest człowiekiem o wielkim sercu. Podziękować prezesowi Fiałkowskiemu, który jest i prowadzi od wielu lat. Życzę, żeby ten piękny stadion, który się buduje, żeby on trwał i żebyście z przyjemnością chodzili na tak ładny stadion, który będzie kameralny, jeden z ładniejszych w naszym kraju, jak i w mieście Grudziądzu. I życzę wam, żebyście byli szczęśliwi i żeby ten sport się rozwijał. Dziękuję.